Dlaczego z reguły jesteśmy pesymistami? I łatwiej przychodzi nam myślenie w kategoriach negatywnych niż pozytywnych. A kiedy już chcemy być pozytywni, to naprawdę musimy się starać. I właśnie dziś o tym chwila inspiracji. Dlaczego tak trudno jest być pozytywnym? Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Ewa Malik. Niezwykle ciekawe jest dla mnie to, że myślenie o czymś w kategoriach pozytywnych jest bardzo często, no teraz już nie, ale przez wiele lat było dla mnie czymś jakby abstrakcją totalną. Kosztowało mnie to bardzo dużo energii, żeby patrzeć na życie, na świat w kategoriach bardzo pozytywnych, czyli takich, jakby to określić, różowych okularach. Potem gdzieś, najpierw oczywiście, że próbowałam za wszelką cenę być pozytywna, ale czułam się z tym strasznie nienaturalnie, czułam się z tym strasznie, jakbym to nie była w ogóle ja, bo jestem taką osobą, która dosyć twardo stąpa po ziemi i myślenie o wszystkim na zasadzie, że będzie super, wow, różowiutko, bosko, to w ogóle to nie byłam ja. Czułam, że strasznie oszukuję sama siebie i to jest jeden wielki fake. No więc pokusiłam się o to, żeby zacząć szukać jak gdyby przyczyny tego, dlaczego łatwiej jest mi w ogóle być negatywną, w takim nastroju, że oczekuję raczej złych rzeczy, oczekuję jakichś katastrof, że coś się wydarzy, zawsze w negatywie. Jak zaczęłam sobie grzebać, to znalazłam bardzo ciekawą rzecz, że ten negatyw, który jest we mnie wbudowany, że ja wszystko jak gdyby klasyfikuję, że raczej będzie gorzej niż lepiej, bierze się stąd, że człowiek prehistoryczny, to jest w ogóle taka spuścizna po naszych przodkach, że człowiek prehistoryczny, żeby przetrwać, jego umysł musiał wyolbrzymiać wszelkie zagrożenia. Żeby taki człowiek mógł przeżyć, no to on, jak już widział, że słońce zaczyna delikatnie zachodzić, on już szukał sobie schronienia, żeby go tam nic w nocy w mroku nie zażarło. I stąd po prostu też nawyk wykształcił się w ludzkich umysłach, żeby wszystkie zagrożenia wyolbrzymiać, żeby przetrwać. No i teraz co się dzieje w obecnej chwili? Nawyk został nadal, natomiast nasza obecna rzeczywistość już nawet w 1/10 nie jest tak niebezpieczna, jak była w czasach prehistorii. Natomiast w momencie, kiedy mówię, ja sobie gdzieś to poukładałam, że to jest taki nawyk, żeby po prostu nie umrzeć i tak naprawdę on mi życie komplikuje, no to ja teraz tak naprawdę muszę wprowadzić nowy nawyk w życie. Nawyk patrzenia na wszystko bardziej pozytywnie, albo po prostu tak na początek może nie pozytywnie, bo dla mnie mamy punkt zero, to, że coś po prostu jest, negatywnie to będzie -1, a pozytywnie to będzie +1, więc żeby wskoczyć na ten +1 z -1, to było prawie, że niemożliwe, więc ja się skoncentrowałam na tym, żeby po prostu akceptować sytuację, akceptować ludzi, akceptować wszystko, co się dzieje w mojej rzeczywistości, a potem powolutku sobie to przeradzać na zasadzie szukania na początek plusów we wszystkim. I rzeczywiście ten początek był taki trochę na wyrost, no bo akceptacja jeszcze w miarę, natomiast potem szukanie plusów w tym, no ciężko to było, szczególnie kiedy to było coś dla mnie trudnego, jakieś przeżycie ciężkie, albo czułam się jakoś jeszcze skrzywdzona, no i szukanie w tym plusów, no to tak. Aczkolwiek starałam się nie poddawać i zawsze, mimo wszystko, starać się szukać pozytywnych aspektów w każdej sytuacji. I myślę, że na dzień dzisiejszy, tak przynajmniej czuję odnośnie siebie, że nawet jeżeli się wydarza coś nie do końca w moim poprzednim domniemaniu pozytywnego, to dziś wszystko traktuję jako lekcję, jako fajnie czegoś nowego dowiedziałam się o sobie albo coś sobie uświadomiłam. I to się stało już w sumie teraz automatyczne. Także myślę, że fajnym podsumowaniem tego filmiku będzie po pierwsze to, że jesteś z natury, jesteście negatywni i pesymistyczni. To jest normalne, to jest spuścizna po naszych przodkach, aspekt, żeby przetrwać, wyolbrzymianie wszelkich zagrożeń. W dniu dzisiejszym
nie musimy sobie już tak wyrównywać wszelkich zagrożeń. I tak jak sobie wkręciliśmy miliony lat temu, że wszystko jest gorsze niż jest, tak teraz powinieneś sobie wkręcić na odwrót, że wszystko jest naprawdę fajne, pozytywne i sprzyjające. Także zacznij dzisiaj już sobie pracować nad tym, że wszystkie sytuacje tak naprawdę są na plus. A jeżeli z tym czujesz się bardzo nienaturalnie i czujesz się bardzo dziwnie, to zacznij od akceptacji wszystkich sytuacji, że one się po prostu wydarzyły i nie staraj się jej w głowie interpretować na zasadzie negatywnej. Po prostu je zaakceptuj i ucinaj temat. Tak. A jak już będziesz gotowy, będziecie gotowi, no to w tym momencie sobie lecisz już na wyższy level, czyli szukasz pozytywów. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia.